Joło są. Lagun z tej strony, podaca do Rosji. Oj, co się stało? A, nie mam żadnego kapsloka. Witajcie w 17 odcinku Let's Play Gothic 2 w lajach z tej Soy Girl Challenge. Pozdrawiam cię, mistrzu. Czego nie dotykaj? Ręce kładź tam, gdzie mogę je widzieć. Co to ma znaczyć? Czy tak pozdrawiasz swoich klientów pierwszy raz? Ta, czego chcesz? Zacznijmy od wyjaśnienia tego niegrzecznego powitania. Ludzie karną jak sroki. W tym czasie z mojego otwartego warsztatu zbierasz wiele młotów i trud. Płyt kamienny, złotych zdobień i innych już kram. Tak. Soy Girl Challenge. Pamiętacie? Wszyscy, którzy oglądają, ci, co nie oglądali. Moja postać jest weganką, więc nie może zaatakować niczego, co nie zaatakuje jej wcześniej. Pierwsze. Jak również nie je mięsa ani żadnych produktów od zwierząt. A co za to nie ma ochroniarza? Nie mogę sobie na to pozwolić. Nie każdy śpi na polsie, a musi nie zakupować nowe narzędzia. Tak dalej pójdzie, to nie będę miał gdzie miasz mieszkać, bo interes upadnie. Kiedy właściwie dochodzi do kradzieży? Nie wiem, przypuszczę, że pewnie w nocy. Jednakże w dzień jest tak, że jestem także odwrócony, że zazwyczaj co nie interes, nie jest żadnym problemem, nie chcę zmienić. Masz zatem jakieś podejrzenia? Nie, to może być każdy, nawet ty. O właśnie, czemu się tak mną przejmujesz? Jesteś skłonny do paranoi, czy co? Może jestem schizofrenikiem i tam się okradam. Ach, do gliana z tym. Mam już tego dosyć. Żyłem w mieście. Znam kilku ludzi. Może ktoś będzie coś wiedział. Jasne. Ja jestem, jak już mówiłem, nowy w porcie. Nie znam jeszcze kolejnych ludzi. Każda pomoc tu minę widziana. XD. Do zobaczenia. Czemu teraz zabiorę Oskar, kto się na mnie rzuci? Przekonajmy się. No to teraz zgodnie prawda z... Nie, okej, okay, wrócisz. Cika, teraz jak mówisz, zabiorę młotek i posążę Kinosa? Aha! Nie no, to spoko. Dla mnie okej. Okay. Ci... O, a kto to? I czemu to stoi? Hej! Cześć, strażniku. Ale nie próbuj zaczynać gadki, szmatki. Jestem zajęty. Czy możesz być tak zajęty? Jestem zajęty, bo powiedziałem, że jestem zajęty. A byłbym nawet zajęty, gdybym dłubał w nosie. Aha. XD. To jest też. Naprawdę, szutubanie wnosi to bardzo absorbujące, prawda, czynność. A właśnie, mieliśmy popłynąć do wraku. No to sobie zrobimy dzisiaj lekcję nurkowania. A najpierw możemy sobie zlutować ten magazyn, który pewnie tutaj jest. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Aha, nie chciałbym Schlüssel potrzebuję. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Czyli dwa potrzebuję specjalnego klucza. Specjalnego Schlüssel. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. No tak, można się było spodziewać w sumie. Okej. Okay. Spoiler na lekcji nurkowania. I hop. Okej, trzeba na chwilę wypłynąć. Się zaraz utopimy. Dobra. Tu jest wrak. Tam jest drugi wrak. Szukamy oba wraki, zobaczymy. Ale ten pękł na pół, to brzmi jak statek Garbela. Będą fajnie ciekawe rzeczy. Albo i nie.
Jesus, nic tu nie widać. Gdzie to może być ta szkatuła, no? Powinno stąd ją widać. Być. Szkatułko. Nie widzę. O, płaszczki. Może co przy tamtym braku coś jest. Podpłyńmy i sprawdźmy. W sumie teraz mógłbym opowiedzieć o tym, na czym polega Sergio Challenge, ale skoro już powiedziałem. No to już wiecie. A ci sobie nie schali uważnie? No cóż. Wtedy. A? Okej, to że ryba to widzę. A wypłynę, bo się zaraz utopię. Tu też nie ma tej szkatuły. No spoczko. Tylko, że nie. Złoto! O! I wino! Zaopiekuję się winem i złotem. Ciekawe rzeczy się dzieją. Możemy spróbować jeszcze raz z panią Czeka. Czy no, z Uną Czeka. Proszę mi zostawić spokoju, właściwie w Wielcu. Nie szukam zwady. Zwada nie jest szukana. Zapiszmy, bo to może być już. Wiem, co mogę zrobić. Mogę... Mam bryłę lodu, prawda? Nie. Nie mam. O! A co się stało z tymi jaszczurami, co tu były? A zresztą nieważne. O, błąd, bo tu jakaś dźwignia zapalnia była, pamiętam. O! To? Tak. Dobrze zapamiętałem. No, to teraz mi już... I tak zapiszę. Ale teraz nic nie powinno mnie zabić.
Haha. Cyk, pusty kufer. Ich glaube, hier ist mir einer gründlich zuvorgekommen. Naja, vielleicht hat er ja etwas übersehen. Co takiego, co? Nie mówię po niemiecku. Ale miałem jakiś wpis w dzienniku na temat latani. Może da się coś tutaj znaleźć? Tak, poklikajmy. Może tutaj jest coś do kliknięcia. Nie wyglądasz podejrzanie lampą. Ty też. A! Ouuu, cwane! Wow! Ale szpytni ci, złodzieje. O, wow! Cool. Złoty świecznik, sceny bufara. Runa. Runa Jacka. Nie mogę jej użyć. To nie wygląda jak runa teleportacyjna. To wygląda jak runa... no... jakiegoś ognistej burzy czy czegoś. Pewnie się zaopiekuje złotem. O nie! Au, dobrze. Czyli nie będziesz szybciej chyba, chyba jednak będziesz szybciej teleportem. Niż tak jest być na około. Cyk do gospody, teraz do ten. Trochę to na około, co prawda, ale... dalej szybciej niż ten, niż się na pewno. No i no, do Jacka będę miał przyjść. Nie, straszna jaskinia jest straszna. O nie. Tam są szkielety? Tak, jest dużo szkieletów. Nie chcę iść. Tam i szkielety są wielkie i straszne. Czy te gobliny są akurat małe. Ale dalej są straszne, bo mają dużo HP. Oshit. Oshit, idź sobie. Umierać. Nie uczyniaj zła w moje ciało. Moje ciało jest młode i niewinne. Tak ja. Też jestem młoda i niewinna. Proszę nie bić mojego ciała. Nie zadawać mu krzywd. Bo się zdenerwujemy. Jacku, mam dla ciebie runę. Cieszysz się? Na pewno się cieszysz. Będę musiał sprawdzić potem w odpowiednich miejscach w necie. Gdzie dokładnie znajduje się szkatuła? A w międzyczasie możemy porobić inne questy. To kamieniarzu.
Albo inne podobne. Hej tam, strażniku, lata animowackie. Znalazłem twoją żonę. W takiego? Pokaż to. Oczywiście, to jest mój skarb. Należy ją odzyskać. Nie mogę ci się odwdzięczyć. Nie trzeba. Jest mi było tyle skarbu, że mi wystarczy. No dobrze, w każdym razie jeszcze bardzo ci dziękuję. Miło się tą gawędziła. Oj tak, zdecydowanie. Sara? Nie należy się wydaje, to musi być Sara. Więc czemu nie tak, skąd mnie znasz? W końcu spotkałem pewnego bleśnego typa. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Kanta, ta podła świnia. Zgadza się, nazywa się Kanta. Wiedział. Nie zapomnę poczęstować ci swoją zmyśloną bajeczką, że dam mu miejsce, że przywiadam go do więzienia. No ale rząd nie wiesz z tej historii. Jaka jest twoja? Tak się denerwuję. Kanta od miesięcy była w kolejnie. Trzymała mnie u stoicy, tylko legalnie lądam. Nie, to już nic. Będę przypojrzał się znowu i oczywiście chciała odzyskać swoje nowe miejsce, które teraz będę prawa należało do mnie. Przybył pewnego typa i kazał mu poczuć mi fałszywy list, tym poczeniem i podstawą. Muszę tylko siedzieć i czekać. Ten typ uwięził go, jednak Kanta jakoś zdołał wyjść na wolność. Jeżeli on sam mieć wysoko postawionych nie mogę mu pomóc. Potem dwóch ludzi pomogło mi zniknąć z miasta i znaleźć swojego u Jacka i Briana. Nie, to już nic nie dziwi. Czy mam odzyskać dla ciebie to stoisko? Więc gdyby ci się udało, bym nie zmienił nieszczęśliwa. Jednak wiem, musisz się dowiedzieć, jakie znajomości ma Kanta. Całkowicie się z tobą zgadzam. Uważaj na siebie. Nie wierzę. Szykuje się grubsza, sam by grubsza na to intryga, nie wpadł. Grubsza afera, grubsza rzecz. Więc czemu nie chcą mnie słuchać? Wiem, że mogę sam handlować. Gdybym nie handlował, nie mogę handlować. A tak to totalnie mogę handlować, bo mogę handlować. Masz to porządek nosa i serne buchary, miotłę. Oj, talerz syn. Oj, naczynie i naszyjnik, talerz. O, jestem znowu bogata. Łaska, ten czerep. Buława drzewcowa. W sumie mam dwie rzeczy, które są tej samej wartości. Jedna jest dwuręczna, jedna to sprzedam dwuręczną. To nie się tak dużo zarabia w tej grze. Cienia. W sumie możemy się kimnąć, bo czemu nie? Night, night. Nie, to już nic nie dziwi. To jest czas na moje ćwiczenia. Więc jedziemy. Ten głos wcale nie jest nudny i repetytywny, o co wam chodzi? A czekaj, nic nie mówiliście, bo nie mogę was usłyszeć. No tak. Typka. Nie wiem, jak długi jest tylko, jest zupełnie wspomniany. O jest! A co to się działo? I trening zakończony. Dziękujemy, wracamy do właściwego pytania. Nie mam many. Trzeba coś zjeść. Ale tak. Prosper, Buster. Patrz mi na palce, panią jednoręczną. Co, czekaj, czemu 8? To dziwne.
A czemu 8? Co? Czemu 8? Okej, zróbmy to inaczej. 1, 2, 3. To bez sensu. Czemu śpisz na ziemi, biedaku? Jezus Maria. Nie wiem, chociaż na ławkę wejdź. Cześć, Adam. Osiem punktów. Za mało, żeby... No dobra. Skoro już tu jestem, mogę poprosić lokalnego drwala o drewno nożane, czy jak to tam leciało. To nie już mi jak prawdziwa rzecz. To jest drewno z róż. Może do kwiatów nie trzeba. Quest to quest. O, posąg Inosa. To się można pomodlić i zdobyć punkty. No się daj mi dużo. O właśnie, dziękuję. Cyk, 34 siły za 100 sztuk złota, świetnie. Plus 1 do siły, ale łącznie 64. Tak. Zwój. I kufer. O! Kufer zamknięty. No to otworzymy. Cyk. Nie wiem po co mi bełty, bo nie mam kuszy, ale... Kto powiedział, że jakieś nie wybędę potem, prawda? W Drwalu, ach Drwalu. Powiedz mi, gdzie znajdę drewno różane. A może przed tym to pytaj, że czego trzeba, żeby... Drewno różane? Kto nam podał ci taki kłopot? Aha, drewno różane. Ktoś ci ładnie zmienił w konia moje złotko. To takie niezwykłe jest drewno różane. Kobieta, to drzewo różane jest dla stracz, piasek dla koła zębatego młynarza. To są nabijania butelka czarników. Aha, drewno różane, czyli tak naprawdę różane, czyli to krzew, coś tam. Baw się dobrze, w każdym razie dzięki za oświecenie. Uważaj na siebie. Czyli drogi Torben zrobił nas bambuko. Dałoby się w sumie znaleźć teleport do miasta, to byłoby znacznie wygodniejsze niż chodzenie tak strasznie naokoło. W sumie... Może warto poszukać teleportu do... na farmę Adara, jeśli nie powinien być. Kto mógłby nam coś powiedzieć na ten temat? Słuchał niewłaściwych ludzi. Tak go oczywiście dorwaliśmy. Trzymam się od tego z daleka. Coś się w końcu zmieni. Cholera. Czego chcesz? Zdaję ci Jarvis. Moment, nie, czy nie wiem, czym do Jarvisa. Jarvis pewnie nie będzie wiedział. Może Bennett? Czy mogę ciebie? Nie. Bennetta mogę za to kupować rzeczy.
ulec winności. Jest najemnika, zbroję najemnika. Ja nie mam zbroi najemnika. W sumie jakiś pasu mi się przydał. Nie jest takim tani. Pomyślimy. Pieniądze, szmal. O, wow. Już nie siął. Tylko to, że wszyscy po prostu stają na baczność. Tylko nie widzą. Och, nie? Kobieta weszła do pokoju. Wstańmy wszyscy i weźmy się na nią. Wcale nikt nie coś się zmienił. I tak, liczy się tylko siła, więc nie mówię takich rzeczy. Nie zasłużył sobie. Kolowie jesteś, Kolow. I tak, liczy się tylko siła, więc nie mówię takich rzeczy. W końcu i tak go oczywiście. Rozumiem, że nie opuść w tym razie, skoro jeśli stutuje tylko to. Tak sądziłam. Nie może tak dalej być. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Z tym bogata mogę poznać kolejne rzeczy. Trzeba mnie. Nie trzeba mi więcej kłopotów. To tylko plotki. Co się dzieje? Benet, gdzie idziesz? Benet, wracaj do... Benet chce sobą handlować. Czemu wchodzisz w ścianę? Benet! Tędy nie dojdziesz do... Nieważne. Vasili! Dalej nie ma tutaj ludzi. No proszę, proszę. Jak to dobrze rano wstawać. Kto rano wstaje, ten... lud ze skrzynek dostaje. Okej. Okay. Zrobienie farmu Onara, welcome to. Dzień dobry. Dzień dobry. Bądź pozdrowiony, przyjacielu ziemskim. O nie, nie będę oglądać Marii. O nie, nie, nie. Nie na tym levelu. Nie, oczy szeroko otwarte, dupku. Dobra rzecz do powiedzenia, no. Kiepska sprawa. Właściwie znasz już mój stan. Mnie to kosztowało. Kalet. Cześć, Kalet. Mogę ci powiedzieć wszystko tylko po włoski. Nie mów, że to nieprawda. Nie mówię ci przecież nic nowego. On się niczego nie dowie. Dlaczego dowiaduje się o wiedziałem? Nikt nie chce wiedzieć. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Cyk, 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 cyk. Cyk. To wszystko tylko po włoski. Tego jest więcej. Jeszcze nic nie mogę na to poradzić. Może być tak, tak. Właściwie może być go tylko żal. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Ode mnie niczego nie dowie. Nie chcę już powiedzieć. Najemnik. Najemnik. Nie mam czasu. Bujają jak te koksy. Mamy, że to się bujają jak te koksy. Tolof, ty musisz być gdzieś tutaj. Tolof. Tutaj nie ma Tolofa. Ale jest Vasili. Nie chcę tego słuchać. Ja mam stare... Nie, mam stare... Naprawdę, nie mój problem. Ale, a co się stało z moimi starymi monetami? Trzeba po prostu słuchać. Nic. Tylko plotki. A w takim razie proszę poczekać, aż Kolor przyjdzie sam. I może wtedy... z nim pogadać. Posłuchał mnie właściwie, dorwaliśmy. Już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Cześć, śledziliście mnie w trakcie tej wodno-lądowej przygody.
Lajkujcie, subskrybujcie, zostawcie swój ślad w komentarzach, jeśli chcecie. Może nie należy wesprzeć pieniężnie na Ko-fi, jeżeli macie aż tyle hajsu. Nie musisz. Śledźcie mi na Twitterze, jeżeli oczywiście macie. No i wiecie. Kiepska sprawa.